Stomin przegrał i to dość wyraźnie z rezerwami Legii dzisiaj sparing. No tak, no mecz przegrany, ale my doskonale sobie zdajemy sprawę, na jakim etapie jesteśmy. Wiemy, że te nogi jeszcze są bardzo ciężkie, ale mamy 2 tygodnie do ligi i tak naprawdę wszystko się rozstrzyga 5 marca i tam mamy być w jak najlepszej formie. Doskonale wiedzieliśmy przed meczem, że łatwo nie będzie i tak to wyglądało, ale my jesteśmy spokojni i wiemy, że na ten mecz ligowy ta forma przyjdzie. Nie uważasz, że daliście się troszeczkę jednak za mocno zdominować młodym chłopakom z Legii, czy to tak po prostu miało wyglądać? To znaczy, czy daliśmy się zdominować, to bym tego tak nie określił, ale wiadomo, że byli ruchliwi cały czas. Cały czas pokazywali się do grania i tym, myślę, to świeżością przede wszystkim. Na tym etapie nas przewyższali, ale mówię, my mamy swoje cele za 2 tygodnie i wiemy jak to jest z młodością. Dzisiaj oni zagrali taki mecz i szacunek dla nich, nie możemy tego mieszać, ale mówię, my się koncentrujemy na pracę, którą mamy jeszcze do wykonania i już przyszły tydzień łapiemy świeżość i za 2 tygodnie będzie optymalnie.